Małych mieszkańców osiedla Tysiąclecia w Sędziszowie Małopolskim odwiedził Święty Mikołaj. 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano dla nich zabawę mikołajkową. Zabawa mikołajkowa dla mieszkańców sędziszowskiej Reganówki to już tradycja. Jak zwykle wizyta Świętego Mikołaja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mikołaj na stałe już się wpisał w imprezy organizowane przez nasze osiedle. Robimy już po raz 6 albo już nawet 7 Mikołaja. Bardzo nas cieszy, że frekwencja dopisuje. Żeśmy ostatnio z Marcinem, żeśmy się śmiali, że pobijamy rekordy frekwencji, ale nas to cieszy, bo widać, że jest zapotrzebowanie na takie imprezy. Są chętni, no i tak nawet po dzisiejszym załączonym obrazku, który będzie, tych dzieciaków jest masa. Bardzo nas to cieszy, robimy też to dla własnej satysfakcji. Każdego roku organizatorzy zabawy mikołajkowej szykują dla dzieci wiele atrakcji. Ten dzień ma być wyjątkowy i pełen wrażeń, mówi współorganizator wydarzenia, przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Bielak. Staramy się, aby ten Mikołaj wnosił coś wartościowego. To nie ma być tylko i wyłącznie zabawa, ale chcemy, żeby dzieciaki coś nowego poznały. W ubiegłym roku mieliśmy pokaz ptaków drapieżnych. Każdy mógł się zaznajomić z życiem, z biologią ptaków drapieżnych. Były pokazy. W tym roku poszliśmy w trochę innym kierunku. Są to pokazy chemiczne, mądry dzieciak, dwóch panów, którzy wykładają na Uniwersytecie, jeden lubelskim, drugi rzeszowskim. Ta chemia ma być pokazywana na wesoło. Dla mnie, dla historyka, to jest coś z pogranicza magii, mnie to bardzo cieszy. Obiecali, że szkoły nie wysadzą, także jesteśmy bardzo, bardzo usatysfakcjonowani. W organizację zabawy mikołajkowej zaangażowało się wiele osób. Takie imprezy jak dzisiejsza zabawa mikołajkowa nie obyłaby się bez przychylności sponsorów. Bardzo dziękujemy gminie Sędzisz Małopolski, dziękujemy panu dyrektorowi szkoły podstawowej oraz obsłudze szkoły oraz firmom, bo dzięki ich przychylności możemy dzisiejszego dnia fajnie przeżywać czas, bawić się. Myślę, że dzieciaki mają z tego dużą frajdę i rodzice chyba też. Mieszkańcy Reganówki mają w ciągu roku mnóstwo okazji do integracji i wspólnej zabawy. Nie tylko mikołajki znalazły swój stały punkt w kalendarzu imprez organizowanych dla lokalnej społeczności. Zarząd osiedla co roku przygotowuje szereg imprez. Zaczynamy tak naprawdę od turnieju tenisa stołowego. Później mamy pikniki, jeden taki integracyjny, drugi sportowy. Kończymy zawsze mikołajkami. W tym roku mamy nadzieję, że może uda się jeszcze troszeczkę zorganizować innego rodzaju imprezę dla troszeczkę starszych. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w ciągu roku 2019. Podczas tegorocznej zabawy mikołajkowej nie zabrakło tańców, śpiewu i gier zespołowych. Oczywiście były prezenty, pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, a nawet popcorn. Ten dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci dzieci.